I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. 5 sztuk złota możesz usłyszeć ulubioną piosenkę. Cześć, czołem. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku ze Skyrima. Słuchajcie, nagrywam, mam wolny dzień, u mnie jest środa i jest to wspaniały czas, w którym można posłuchać, jak ktoś gra na lutni. Dziękuję, więc panie. Sprawdźmy. Nie mamy tu wielu gości. No oczywiście poza tymi, którzy zmierzają do wysokiego Hrodgaru. Potrzebujesz pokoju? A może chcesz się czegoś napić? Jestem do dyspozycji. Daj znać, jeśli czegoś zapragniesz. Skoro nasz duch został zdemaskowany, to może wkrótce zobaczymy w tym mieście więcej gości niż tylko pielgrzymów. Pięknie! Jeśli znowu tu będziesz, stąd napić się czegoś. Pięknie, wzruszyłem się. Moi kochani, patrzcie, już mam tą lokację odkrytą. Mogę tutaj się, mówiąc brzydko, ciepnąć, więc wiecie, co ja zrobię. Wrócę do Smoczej Przystani. Aha, chyba muszę wyjść z tego budynku. Bo ja mam masę, ale to jeszcze raz masę gratów do sprzedania. Zróbmy to, ja się stąd, że tak powiem, wyniosę. Tam nie byłem, w tym budynku. Zaga się stąd, słuchajcie, wyniosę, żeby móc sobie na spokojnie sprzedać rzeczy różne, bo... Nie widzę cię, Rejdo. Nie mogę cię znaleźć. Dlaczego się chowasz? Chowasz. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Pogadajmy jeszcze. Ja była tu, po czym znikła. Poszła nazbierać jakieś roślin. Ojej. Nigdy nie wróciła do domu. Nie. Wszyscy jej szukali, ale nikt nie mógł jej znaleźć. Wilhelm powiedział, że wróci. Kazał Narfiemu się nie martwić. Rejda wróci. No, musimy znaleźć Rejda. Pożegnałem się z matką. Przez to Narfi jest bardzo, bardzo smutny. Narfi potrzebuje Rejdy, żeby się pożegnać. Znowu jakaś straszna historia. Jeśli spotkasz Rejdę, powiedz jej, że Narfi za nią tęskni i żeby szybko wracała do domu. Bardzo szybko, szybko. Boże, to straszna historia. Dobrze. Przejdźmy tutaj. Jak chcę wrogowie w pobliżu. Chyba nie widzę. No bo słuchajcie, to muszę się tutaj... Muszę się stąd... Ej... Czyżbym się zbugował? No chyba tak. Się zbugował w rzece, no. Dobra, czekajcie, sobie wgram w takim razie zapis. Ostatni. Aha, zapis, z którym kradłem. Tak to by wyglądało. Ale nie było nic genialnego, żeby tutaj ukraść, więc spoko. Czy mogę się ciepnąć z tego miejsca, czy nie mogę? Bo chciałbym sprzedać graty. Bardzo proszę. Sprzedam, słuchajcie, graty i poszukamy tej koleżanki naszej. Kurczę, bo mam bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy i muszę je posprzedawać. Ewentualnie zanieść do chałupy. Zobaczmy. Zróbmy to, będzie nam lepiej podróżować, bo mam około 200 jednostek ciężaru, czy 200 kilo na plecach. Tak nie wszystko posprzedaję, bo się da. Dzień dobry! Bóstwa ci sprzyjają. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania. Nie, się. Chciałem sprzedać ci graty. Popatrzcie, mam tutaj też na przykład brom.
O, broń, przepraszam, patrzę, pyk, kostów zombie. I więcej ci nie sprzedam. No, genialnie. Mam tyle tych magowych rzeczy, no zawsze coś, tak? Czy mogę coś od ciebie kupić? Chyba nie. Zawsze trochę... Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Kolejni wędrowcy przybywają lizać buty mego. W obecności Jarla trzymaj broń w pochwie. Dobra, będę trzymał w pochwie. Czegoś? Słucham cię z uwagą. Nie, to jest wszystko sprzedane. Mam całe miasto na głowie. Tutaj nic więcej nie możemy sprzedać. Mogłem kupić jeszcze jakieś graty do domu, do końca go urządzić, ale chyba w tej chwili nie ma sensu tego robić. Po prostu śmignę do sklepu. Długo nie posprzedaję. Zróbmy to i będzie spokój. I wrócimy. Szybką podróżą poszukamy tej nerfi, bo to straszne było, co on powiedział. Pewno jakiś potwór kogoś zabił. Tu możemy jeszcze chyba pogadać. Tylko ile ty masz tego złota, przyjaciółko? Ja wiem, że mam szukać twojego syna. Chciałbym mieć, ale tam jest bardzo daleko. Ach, trochę tego, trochę tamtego. No, złoto 57. To mogę założyć? Co mogę ci sprzedać? 57 złotych naszyjnik, proszę. Więcej chyba nie pójdzie. Zaraz, czy ja mogę ten naszyjnik założyć? On jest chyba w stroju. Tak, on się nosi. Amulet, tak, on się nosi. Jednemu nie założę, wiadomo. Bo się nie da, ale słuchajcie, złożyłem ten amulet i dzięki temu mi się szybciej generuje mana. Też spoko. Też spoko, słuchajcie. Ale znowu... Coś dla każdego. W razie jakichś pytań, zawołaj. Pracuję dla Beletora w sklepie wielobranżowym. Wszystko jest na sprzedaż. Poka, poka. Różnorodne towary. Więc tak, z broni. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo... Dalibyście im więcej tych zapowiedzi, bo to trochę nudne się robi. Broń. Patrzcie, ma sporo złota. Pyk. Pyk. Orkowy miecz, to używam go. Patrzcie, mam miecz absorpcji. To ja muszę zamienić te miecze. Bo ten jest lepszy, tego możemy sprzedać. Alkowy sztylet też. Topór bojowy. Wysysania, zostawmy go. Może nie. Uświęcony łuk, on też się przydaje. Steruj teraz. Muszę te łuki, muszę ten miecz zmienić absorpcji. 15 uszkodzeń. Podoba mnie się strój. Tylko czasem mnie irytuje, że ten sklep tak się buguje dziwnie. Muszę go po 3 razy otwierać. Strój. No patrzcie znowu, o matko. No nie wierzę w to. Dla mnie jednak jest bardzo cenny. Zróbmy tak. U ciebie włączmy. Jest ciekawie. Sporo się ostatnio dzieje. Z jednej strony ciężej zdobyć zapasy, bo coraz mniej kupców odważa się wyruszać na trakt. Ale z drugiej strony niedostępność niektórych towarów spowodowała, no cóż, podwyższenie cen. Kupiłbym nawet kogoś z twoich... trochę tego, trochę tamtego.
rozejrzyj się. Dobra, ten zakładam. Tak czy nie ma, więc mogę to. Nie będę miał nigdy, więc mogę sprzedać. To też. To na pewno. Jeszcze tu mam jakieś. Patrzę, dobre te szaty ma. No bo więcej nie sprzedam, bo nie da się u niego. Pójdźmy jeszcze do naszego domku, odwiedzić go i do handlarza. I pójdziemy też przy okazji do handlarza bronią. I tam też posprzedajemy. Po co ten pośpiech? Chcesz porozmawiać ze staruszką? Pomyliłem drogi, jak to zwykle bywa ze mną. Proszę pana, da mi pan monetę? Tylko jedną sztukę. O, dziękuję. Posz. Niech bogowie mają cię. To Brenuin powiedział, że powinnam tak robić. To jedyny człowiek, który był dla mnie miły, odkąd mama... No Jezus. ...umarła. Moja ciocia i wujek przejęli naszą farmę i mnie z niej wyrzucili. Mówili, że do niczego się nie nadaje. No i jestem tutaj, ale... Ja... Nie wiem, co mam robić. Tak strasznie za nim tęsknię. Poważnie? Masz jakiś dom, w którym mogę zamieszkać? Cóż, dzięki, tak czy inaczej. Lusia, kurde. Jak się adoptować? Niech odchłań pochłonie tych siwowłosych. Kurde, musimy jakoś coś zrobić. Po co to robisz? Trzeba to załatwić. Lusię trzeba adoptować. Mi serce pękło właśnie. Lucie. Chodź tu, handlarz. Sprawa jest. Rozejrzyj się. Najlepszą broń pancerza. Zostawiamy. Różne. Co mogę kupić u ciebie? Popisałby mi się wytrychy. No właśnie, z tymi wrykami to jest robić kłopot. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Bo ja muszę wrócić do zamku, kupić te pozostałe rzeczy i Lucię adoptować. Ty i ja musimy któregoś razu wypić po kufelku. Pewnie, że tak, ale teraz są rzeczy ważne i ważniejsze. Biegnijmy. Lucia mi po prostu złamała mi serce. Ta sytuacja. Miałem szukać jakiejś tam innej, też jej poszukamy, ale najpierw trzeba znaleźć Lucię. Ją adoptować. Wbiegaj, elf Januszu. Kurka wodna. Szybko.
Musimy znaleźć wszystkie przybywasz do smoczej przystani, by przed... wytrychy. Trzeba to kupić na pewno. Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Nie docenię. Pokaż mi różne. Czary i zaklęcia dla wszystkich. Ktoś do mnie pisze. Ale nie wiem kto. Aha, na Facebooku coś się pokazało. Poczekajcie, różne. Jezu, jak to mnie irytuje ten sklep po prostu. Aha, tutaj nie ma. Nic takiego, dobra. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. To absurdalne, że w tym zachronym mieście nie można... Ja nie chcę usiąść w krześle, chcę cię zagadać z tobą. Magii jest pewna równowaga, nie sądzisz? To prosta energia, którą mogą okiełznać posiadający wystarczająco silną wolę i wiedzę. Dawaj mi pokój dla dzieci. Co za ludzie. Dobra, poczekajmy godzinkę. Może on się ruszy stąd. Albo dwie. O, wstał. Podniosłeś dupę, ty. Pracuję jako Dawaj. Jak pewnie możesz sobie wyobrazić, jest... Chętnie ci pomogę. Możesz uwiększyć dom na wiele sposobów. Ajajaj. I masz pieniądze. A w poradniku urządzania domu znajdziesz... Chcę adoptować tą dziewczynkę. Co chcesz kupić? Wszystko. Dobrze, przygotuję wszystko. Kiedy następnym razem zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. Chcesz kupić coś jeszcze? Dobrze, przygotuję wszystko. Kiedy następnym razem zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. No, straciłem 500, ale to nic. To nic, muszę znaleźć teraz ludzi i ją adoptować. Szybko, szybko, szybko. Oby tu jeszcze była dziewczynka gdzieś. Tu jej nie ma. Zobaczmy. A, bo to 4 rano. No bo to jeszcze trzeba. Trochę czasu, na przykład do, nie wiem, 10. Kurde, bo to dziewczyna, szkoda mi tej Lucji. Mogę ją adoptować. Ona się pojawi gdzieś tutaj. Gdzie jesteś, Lucia? Szukać dziewczynki. Gdzieś tu musi być. Ale gdzie? Może ją znajdę. Nie obawiaj się. Będziemy gotowi. Nieważne, czy to smoki, czy nie. Widzę. Podoba ci się skórzana zbroja, co? Nie ma lepszej, jeśli chodzi o lekko. Szkoda, prawda? Tak, chodzi o zielonik. W tej chwili źle wygląda. No nie ma jej. To większy problem dla pielgrzymów niż dla mnie. Ale ostatnio nie ma ich tu zbyt wielu. Niedobrze. Na wschód stąd jest ukryty gaj, w którym rośnie staroblask. To najstarsza żywa istota w Skyrim, a może w całym Tamriel. Drzewo w naszym mieście wyrosło z sadzonki tego drzewa. Wciąż widać bijącą z niego potęgę drzewa matki. Echo rozbrzmiewa nawet w jego nazwie.
Myślałam o tym. O, jest! Takie drzewa tak naprawdę nigdy nie umierają, a jedynie zapadają w sen. Szybko! Gdybyśmy mieli trochę soku z drzewa matki, moglibyśmy przebudzić je. Ożywimy. Ale Lucia, jest! Nie znajdziesz staroblask, nie zdołasz go nakłuć zwykłym metalem. Staroblask jest starszy niż metal. Pochodzi z czasów przed ludźmi i elfami. Można na niego oddziaływać tylko starą magią. Musisz zająć się wiedźmokrukami. Podobno stworzyły jakąś broń do składania wił w ofierze. Nazywa się Zgubą Pokrzyw. Sama ruszyłabym na poszukiwania, gdyby te wiedźmy nie przerażały mnie tak bardzo. Stu będę. Twój duch jest silny. Poprowadzą cię wichry Kinaret. Ale chodźmy do Lucji. Szybko. Znajdę się w gnieździe wiedźmokruków, zwanym Sierocą Skałą. Ale to jest misji po prostu. Lucia, kochanie! Proszę pana, da mi pan monetę? Poważnie? Tak. Masz jakiś dom, w którym mogę zamieszkać? Tak. Ojej, ale... Na pewno? Naprawdę nie masz nic przeciwko? Chodź, córeczko. Dziękuję, proszę pana. Tato. Obiecuj, że będę najlepszą córką na świecie. Pobiegniemy za nią, co? Zobaczymy, gdzie ona idzie. Gotowaliśmy dziecko. Czekajcie, to ja tak sobie robimy. To ja sobie tą broń przypiszę. Idę ulubionych i ulubione. Okej, okay. I teraz jeszcze kutak i jedynka mieczka. Bo co ten miecz w ogóle absorbuje? Pokażcie mi. Wchłania 5 punktów zdrowia, okej. Okay. Czyli to jest spoko, pewnie przy każdym uderzeniu. Pracuję dla Bellatora w sklepie... Chodź. Chodź, Lucja. Zajdź do sklepu Bellatora na rynku. Na pewno mamy coś dla ciebie. Gdzie Lucja? Na górze? Gdzieś poszła. Co ta dziewucha? Czy ona stoi przed drzwiami? Nie mogę się doczekać. No wchodź, czemu nie wchodzisz, Lucja? To wszystko, o czym marzyłam. Bardzo proszę. Znów mam rodzinę. Ja nie wiem, jak ci dziękować. Zruszyłem się. Leć do pokoiku. Mam coś dla ciebie. Naprawdę? Nie wiem. Co dla mnie masz? Janusz. Aha, nic nie mam. Ej, nie żartuj sobie ze mnie. Przepraszam, nie wiedziałem, że mam takie rzeczy zbierać. Potrzebujesz czegoś? Ale ja nie chcę. O tyło, buziaku! Lucia! Tak, tato. No, pilnuj domu, Lucia. Ja muszę kupić ci jakiś ciuszek. Albo przywieźć z wyprawy. Chodźmy, róbmy tą misję, bo mamy to rozkapryśione dzieciak. Chodźmy tam. Musimy udać się w końcu do tych... A nie, mieliśmy znowu... Robimy misję dookoła. Mieliśmy pomóc temu naszemu koledze, kumpeleczkowi, który tam gdzieś zaginął, ktoś mu zaginął. Musimy pomóc, jako dobry Samarytanin. Chodźmy. Kaj to było, w drugą stronę. To co, nie ma go tutaj? Co za łajza? Gdzie ty jesteś? Łoszcza!
inna godzina dnia jest w innym miejscu, tak? Genialnie. Może gdzieś siedzi w gospodzie czy coś. Pewnie chciałem mu pomóc. Zobaczmy. Jeśli nam pogiali na trąbce, to ten. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Po co zawracać sobie głowę odwiedzaniem Iwarstedt? Niech bogowie czuwają nad... Rozejrzyj się. Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Na dół droga daleka. Tam nie stoi. Może tu gdzieś jest skubaniutki typeczek. W gospodarstwie? Nie, kobitka. Wychodzimy. No gdzieś on był, tylko wiecie, inna pora dnia i mogło gdzieś go tam zawiać. I nie widać go. Nie byłeś ty, prawda? Córka doprowadza mnie do szału, więc wybacz moją nerwowość. Podoba ci się skórzana zbroja, co? Bardzo. Nie ma lepszej, jeśli chodzi o łatwość. Przychodzisz do pracy? Mój interes się bawi. Mnie nie słucha, do tego pojawiły się plotki o smoku. Gdybym nie włożyła wszystkich pieniędzy w tartach, już dawno temu spakowałabym się i opuściła Iwarstę. No nie mogę go znaleźć. Mój interes się bawi. Uczeń mnie nie słucha, do tego pojawiły się plotki o smoku. Gdybym nie włożyła wszystkich pieniędzy w tartach, już dawno temu spakowałabym się i opuściła Iwarstę. Żartujesz? Te bydlaki wkrótce pozbawią mnie dochodu. Słuchaj. Przynieś mi futra 10 z nich z dowolnego miejsca Skyrim, a z radością zapłacę ci za przetrzebienie stanu. Okej. Wiesz, co niedźwiedź robi z drzewami? Staje na tylnych łapach i rozdrapuje je na strzępy. Zaznacza swój teren czy coś. Doszło już do tego, że nietkniętych drzew we właściwym rozmiarze szukam po całym Skyrim. Pochłania to za dużo czasu i pieniędzy. Okej. Daj tym durnym niedźwiedziom to, na co zasłużyli. Co się stało? W sumie nie widzę różnicy. Drzewo idzie, rozumiem. Może nie rozumiem, no dobra. Chodź, Lidia. O, jest chyba ten typ. Dzień dobry. Nie widzę cię, Rejdo. Proszę. Dziękuję. Znalazł się. Mają cię w opiece. Teraz jeszcze tylko pomożemy. Kompan do picia. Rejda była tu, po czym znikła. Pomożemy. Jakiś roślin i nigdy nie wróciła do domu. Nie. Wszyscy muszę pomóc. Szukali, ale nikt nie mógł mi... Pożegnałem się. Przez to Narfi jest bardzo, bardzo smutny. Narfi potrzebuje Rejdy, żeby się pożegnać. Jeśli spotkasz Rejdę... Zróbmy, słuchajcie, tę misję. Znajdźmy Rejdę. I będziemy... To nie powinna być chyba długo... Jakaś... Długa ta misja, tak? Znajdź Rejdę. Tak mi się wydaje, nie? No gdzieś poszła, albo zginęła, czy coś, i trzeba znaleźć jej zwłoki. Tak to z reguły jest w tych grach. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Skoro no nasz dół... A, jest niegroźny. Jest w tym stanie od ponad roku, kiedy zaginęła jego siostra Rejda. Siedzi sam w tym, co zostało z farmy jego rodziców,
po drugiej stronie rzeki. Powiedziałem to tylko, żeby biedaczyna poczuł się lepiej. Jestem pewien, że ona nie żyje. Rejda zbierała składniki na małej rzecznej wyspie, na wschód stąd. Aż pewnego dnia po prostu zniknęła. Próbowałem ją odnaleźć, lecz bez powodzenia. Pójdziemy tam. Znowu tu będziesz? Wstąp napić się czegoś. Odszukamy te szczątki, żeby Nafri mógł zaznać spokoju. He? W wodzie? Dobra, tylko szybki zapis. Już? No, będzie szybka misja najwidoczniej. No dobrze, takie też muszą być. Robię co mogę na chwilę, no kurczę. Bardzo mi przykro. Przyjacielu. Była dla Narfiego taka dobra. Narfi jest smutny, że nie może być z Rejdą. Rejda! Gdzie jest Rejda? Czy ona wie, że Narfi płacze? Czy wie, że Narfi nie miał okazji pożegnać się z nią, jak z matką i ojcem? Nie. Nie powiem, nie będzie mógł okłamywać. Nie. Narfi nie zdążył się pożegnać. Teraz Narfi został całkiem. Nie będę go tak nadzieją żywił, nie? Narfi ma przynajmniej naszyjnik Rejdy. Przypomina on Narfiemu o siostrze. Dziękuję za danie tego Narfiemu. Proszę. Narfi jest teraz smutny. Ciągle czeka na Rejdę. Nie śpi. Nie. Jak możesz nie spać? Jakie piękne niebo. Zróbmy sobie tutaj jakieś zdjęcie. Na miniaturkę. Siebie zlikwiduję, bo ja nie jestem tutaj potrzebny. A wam, kochani, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hej!